Niezwykłe miejsce, Muzeum Odry. To pływające muzeum i tutaj znajduje się tak wiele niezwykłych eksponatów i zdjęć pokazujących całą historię naszej rzeki, że na pewno trzeba to zobaczyć. Muzeum dzisiaj przypłynęło do Opola. Panie profesorze, skąd taka inicjatywa? Odra zmieniała się przez wieki, przez lata, teraz wygląda zupełnie inaczej i kiedyś na tych barkach, na tej rzece toczyło się prawdziwe życie, nie to co teraz. Jak to wyglądało? No, tu pokazują też to, te zdjęcia. To jest Norbert Sapok, który mieszka niedaleko Malmi tutaj w Opolskim. Ci wszyscy bohaterowie tych plansz to są dzieci Odry, które niektóre z nich urodziły się na barkach, a mało tego, dopóki nie poszły do szkoły podstawowej, czyli do wieku 7 lat, a czasami nawet 10, mieszkały z rodzicami na barkach. Co najwyżej czasami zimą we Wrocławiu czy w Szczecinie były hotele dla marynarzy i wtedy zimą te załogi mieszkały w hotelu. Mieszkania w mieście, załogi Barek Odrzańskich dostały dopiero z początkiem lat 60., a wcześniej to wszystko odbywało się na barkach. Tutaj widać na przykład na niektórych tych planszach, te dzieci chodzą tutaj po pokładach z lalkami, jeżdżą rowerami, hulajnogami. Mało tego, żeby były bezpieczne, no bo zdarzały się wypadki, że wpadały do wody. O, tutaj kapitan Słowik na przykład wyciągał dziecko, w ostatniej chwili wyciągnął dziewczynkę, dobijali do brzegu i gdyby nie wyciągnął, to by statek ją tą dziewczynkę zmiażdżył. On w ostatniej chwili jakoś tą dziewczynkę zdołał. Czyli tę historię, te wszystkie historie można tutaj poznać. Eksponaty, jest tutaj też dużo różnych eksponatów. Jak pan je pozyskiwał? Skąd one się tutaj znalazły? Same z siebie. O, tutaj też w czasie tego rejsu, jak płyniemy, to było tutaj już kilku ludzi związanych z Odrą, czy mieszkających tylko nad Odrą, którzy przynieśli nam jakieś książki, jakieś wydawnictwa. No czasami to są już białe kruki, które były wydawane gdzieś w latach 50. Kiedyś dostałem na przykład tutaj od kogoś rozkład jazdy pociągów holowniczych na Odrze. Do lat 60. ruch na Odrze był tak intensywny, że jeżeli chodzi o te małe i duże statki, holowniki, tak zwane holenderskie, no bo one, można powiedzieć, ich przybycie do Polski w 1948 roku otworzyło, ja mówię zawsze, prawdziwie polski czas żeglugi odrzańskiej, bo wcześniej to pływało barachło niemieckie, awaryjne, po zniszczeniach wojennych. Jak się popsuło, no to 3 lata na śrubkę czekano po prostu, więc przybycie tych holowników, które Polska dostała jako pomoc w odbudowie kraju od Holendrów, no to było zbawienie i to było w sumie to było prawie 30 jednostek pływających. To co się stało, panie profesorze, że teraz Odra, która kiedyś tak żyła, bo zazwyczaj życie toczyło się w okolicy rzek i nasza Odra była też żywa, co się stało, że tego życia teraz już tak nie widać? Ja myślę, że stało się to, że jak Polacy przybyli na Odrze tutaj, to dla nich ta rzeka to był szok. Oni takich rzek nie widzieli. Oni przybyli ze wschodu, gdzie tam po stepach ganiali i zobaczyli tą Odrę, no, zadbaną przez Niemców, no co prawda po zniszczeniach wojennych, ale nie czuli tego bluesa po prostu, nie czuli tego bluesa, bo jak dzisiaj jedziemy do Holandii, Francji czy Szwajcarii nawet, to tam ludzie są związani z rzeką po prostu i tam ta żegluga trwa po dzień dzisiejszy. W Niemczech to dzisiaj grubo ponad 12% towarów jest przewożone rzeką, mimo że też no, coraz więcej ładunków przejmuje transport drogowy. Niezwykły człowiek, przewodnik, marynarz, pan Mariusz Gaj oprowadza tutaj wycieczki na tym pięknym pływającym muzeum. Czy zainteresowanie jest duże i czy są czasem trudne pytania, na które pan nie zna odpowiedzi? Przede wszystkim małe dzieci, to jest dla nich ogromne przeżycie i to jest duże zainteresowanie czy przedszkół, czy mniejszych dzieci, małych klas, pierwszych klas. Jak one wchodzą na ten statek, to on z zewnątrz wygląda dosyć niepozornie, więc tutaj właśnie w miejscu, w którym się znajdujemy, one wchodzą na dół po schodach i nagle jest takie wow.
bo się nie spodziewają, bo to oczywiście była barka towarowa, z zewnątrz to nie wygląda jak pływające muzeum. Pytania są różne, oczywiście jeżeli chodzi o mniejsze dzieci, to są to raczej prostsze pytania, więc tutaj nie ma problemu. To, co ich pasjonuje, to jest kwestia tego, czy ten statek kiedyś tonął, co on robił, kiedy powstał, no bo ten statek ma ponad prawie 90 lat, co też ciężko uwierzyć, patrząc na niego z zewnątrz. Czyli zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania Was tutaj na barce, do odwiedzania tego niezwykłego muzeum, które dzisiaj czynne do? Dzisiaj około godziny 13 się zwijamy, zbieramy cumy i płyniemy do Krapkowic.